I komu te wakacje przeszkadzały? To pytanie kłębi się dzisiaj w głowie wielu uczniów i nauczycieli, ale jeszcze w sobotę i niedzielę w wakacyjnym nastroju pikniki organizowały rady osiedlowe. Zabawa zapowiadała się dobrze, choć pogoda nie była łaskawa. Tradycyjnie na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 wspólny piknik zorganizowały rady osiedla Hubala i Dąbrowskiego. Ten graniczny teren obiektów sportowych zapełnili mieszkańcy, a każdy znalazł coś dla siebie. Dzieci mogły pojeździć na koniu i kucyku. To w zależności od wieku i wagi. Dmuchańce były dla każdego, a zjeżdżanie i skakanie na dmuchanych obiektach cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Można było wymalować buzię i w takim kamuflażu kontynuować zabawę. Kto wolał ręczne prace plastyczne, też znalazł coś dla siebie. Pociągi osobowe do Pulkowic jeszcze nie docierają, więc atrakcją z pewnością były przejażdżki mini pociągiem. A gdy na boisku ruszała lokomotywa, przedstawienie teatralne w nawiązaniu do lokomotywy Tuwima rozpoczynało się na scenie piknikowej. Tam też dzieci brały udział w konkursach, wykazując się znajomością wiedzy o rodzinnym mieście w nawiązaniu do rocznicy odzyskania praw miejskich. Uśmiechnięte twarze i spora frekwencja to dowód na to, że ta propozycja rad osiedlowych się podoba. A że do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, to jest i plan na kolejne miesiące. Staraliśmy się, aby najmłodsi mieszkańcy naszych dwóch osiedli mieli jak najwięcej możliwości zabawić się, skorzystać z przyjemności w ten ostatni dzień wolny jeszcze przed szkołą. No ale patrzę, że dorosłych dużo, naprawdę. To dużo. Również jesteśmy zadowoleni z frekwencji osób dorosłych. Zresztą od kiedy wspólnie z osiedlem Dąbrowskiego organizujemy pikniki, frekwencja naprawdę dopisuje. Obawiam się trochę tej pogody. Po wakacjach wznawiamy zajęcia fitness razem z osiedlem Krupińskiego. Wznawiamy zajęcia strzeleckie w klubie strzeleckim. 23 wspólnie z klubem sportowym Polkowicy jest organizowany piknik sportowy w miesiącu październiku, zawody pływackie, także tych atrakcji jeszcze będzie. No i w okresie już wczesnozimowym, jeszcze w tym roku zajęcia na lodowisku. Takie spotkanie mieszkańców osiedla to sposób na integrację środowiska i poznawanie się. A nie tylko dzieci bawiły się na pikniku, wielu było dorosłych. Rada zadbała tak, żeby nikt nie wyszedł głodny. Chleb ze smalcem, zupa grochowa, takie piknikowe jedzenie cieszyło się powodzeniem. Była też wata cukrowa. Dzieci były więc usatysfakcjonowane. No to teraz opowiadajcie, jak tutaj się bawicie, co robicie, co wam się najbardziej podobało? Fajnie jest. Fajnie, byliśmy teraz na wacie cukrowej. Ale patrzę, chlebek w rączce. No, trochę zgłodniałem. Ale zupy jeszcze nie jadłaś? Nie. Z których atrakcji macie zamiar skorzystać? Ja już skorzystałem tam wszystkich. Wszystko już? Tak. Zdążyłeś? A która była najfajniejsza? Ja jeszcze ani jednej. No. Którą polecisz, koledze? No, ja polecam trampolinę albo tam, gdzie się te kartony niby przyczepia tam. Ostatni dzień wakacji z piknikiem osiedlowym to sposób na bezbolesne przejście od wakacji do roku szkolnego. Ta końcówka wakacji, wrzesień to jest taka kumulacja różnych wydarzeń, imprez, bo jeszcze jest fajnie ciepło, a już wszyscy są na miejscu, bo już się ten rok szkolny zaczyna, ale to chyba taki też dobry moment, żeby dla dzieci się troszeczkę tak przyzwyczaić do tego, że trzeba już do szkoły chodzić, ale są fajne imprezy, jest dużo atrakcji właśnie. Czyli powrót do miasta nie boli? No, mam wrażenie, że właśnie polkowickie dzieci, polkowicka młodzież dzięki tym fajnym zabawom, imprezom, atrakcjom mniej boleśnie przeżywa ten powrót do szkoły. Piknik to także edukacja, bo także to miejsce jest dobre, by nauczyć się ratować życie. Można było też zadbać o siebie, wykonując proste badania na poziom cukru. Wszystkie pomysły autorstwa Rady. Dzień dobry, ja patrzę, że tutaj jakieś takie koło zainteresowań Państwo zawiązaliście. Tak, jesteśmy wspólną radą osiedla, część rady osiedla Hubala i część Dąbrowskiego i tak właśnie się integrujemy. Jak tam idzie integracja? Integracja idzie tam bardzo fajnie, bo to już trzeci nasz wspólny piknik razem naszych dwóch osiedli. Z tego się bardzo cieszymy. To może jedną radę. No może taką radę, żeby ten deszcz nie padł na Polkowice. Radzimy, co ty znaczy. I tak myślimy, że w Trójkącie Bermudzkim nie będzie padało. No i to akurat się nie udało. Można wymyślić, zaplanować i zorganizować, ale aura to siła wyższa, więc nie wszystko trwało tak długo, jak planowali organizatorzy.
Ulewa zabawę przerwała, przypominając, że zaczął się wrzesień i że nadchodzi jesień. Nie ma na to rady.